deska. Ja pierdolę. Potem dupą trochę zaczęło uciekać. No bo ma krzywo, ma krzywe koło, więc mu będzie tak dupa uciekać na szybkich zakrętach. Ciekawe jak Fluklat przepierdoli. No w miarę mu podaje to fura. Ale to będzie do jednego błędu walka, nie? Ale jeszcze jest parę szybkich zakrętów. No to. Dwa okrążenia do nich tracimy, nie? Dwa lapy. No także 16 minut około. Więc on musiałby. On by musiał zajebać. A że zostało 4 lapy wyścigu, no to. No to musi wyjebać w ciągu tych dwóch lapów. No, no właśnie wiem, że może jechać takim tempem. To jest problem, no tylko kwestia jest taka, że... Kwestia jest taka, że ja bym się bał z taką kierą jednak jechać mimo wszystko. No, ale próbować może. No, cóż, no... Debile, jeżeli idzie o Sim Racing, są wszędzie. To jest Delta, tak? Czy jaki team? Dgen Motorsports. Okay. Delta se jedzie cały czas na chillu. Nic nie tam. Tak samo i JWR. No, no on musi to wjeść. To fakt. Ja na pewno nie grałem, ale znam kogoś, kto grał. Ale nie, ja nie grałem. Więc się nie wypowiem. Oj, nie strasz Grzesiu, kurwa. Śpilnik pada. No spoko, bo blinknąłeś trochę na prostej, to wiesz. A, okej. Okay. A ty nie, ja miałem wszystko git. Okej. No, też mi się ta dyskoteka nie spodobała.
track temperature's decreasing. It's now 28 Celsius. No nie wiem, nie wypowiem się akurat, to LEGO akurat jakoś nie jest moim klimatem gierek, więc no nie mam jak się wypowiedzieć. Zmienili kierowcę na ostatnie. The gap to Virgo behind is increasing. It's now 14 seconds. Minutes remaining, you've got 20 minutes left. Ta, na rozjebanej furmanie fastest lapa udało mi się skleić, no to jest... To jest fakt, że w nocy na rozjebanej furze, na rozpierdolonej furze, nie. Nie mam pytań generalnie. Ta, top 10, extra point. Nie, no ogólnie endu bardzo fajne. Myślałem, że będzie gorsze po tych uszkodzeniach, a wyszło bardzo fajnie. No do poprawy na następny rok te uszkodzenia, nie? Żeby nie robić takich głupich błędów i kurwa, to jest z palcem w dupie do wygrania endu. Zwłaszcza, że w sumie od tej drugiej rozpierdolki, na której Jimmy nie miał żadnego wpływu na to. Po prostu się nic nie dało zrobić, żeby tego uniknąć.
W sumie od tamtej rozpierdolki nie było prawie żadnych błędów popełnionych przez 16 godzin. Ponad, czy nawet 18 godzin, więc giga dobrze, nie? Gap to Burjo behind is now 17 seconds. Slower class car ahead. Clear. The next car is Foster. On jeden z krzywą kierą cały czas. On cały czas jest. Nie, też nie mają meatballa. Nie mają. Cały czas jedzie krzywą i nie ma nic. Ale robi dużo błędów strasznie, nie? No ale jedzie. On się czas nie zaliczają. Zmienił ogólnie kierowcę, zobaczymy jak to teraz będzie. No bo on łapie, wiesz, cały czas tu trawę złapie, tu pobocze łapie, gdzie się da i... No ale jak on będzie tak jechał, no to i tak skończy przed, nie? W sumie to jest ostatni jego lap, żeby coś odpierdolić, jakby nie patrzeć. No tak. Ale zaraz go lider zdobruje. No generalnie chłop bardzo risky jedzie. Wyjeb Szymonkę, no przydałoby się. To fakt. Ale niestety raczej chłop dojedzie, szkoda. Ciekawe jak chłopka mu pójdzie, tam z czystej ciekawości. Nie, normalnie. Okay, Matthew, relax, focus, keep it smooth. 15 minutes left, that's 15 minutes. 15 minut. The track temperature is decreasing. It's now 27 Celsius. Oh, man. All right. Can you sense anything to hurt the wheel? To Burjo, behind is now 17 seconds. Krzywo czy prosto? Nie, jest git. Uff, na szczęście. Co się stało? Lekko tam. Chciałem puścić chłopa. Lekko banda przyhaczona, ale... Ta, trawę złapałeś. To samo co Julek w zeszłym roku. W sumie dziwne, że masz kurwa dalej prostą kierę, nie? To jest hit, bo przejebałeś perfidnie kołem, kurwa, nie? Ja pierdolę, jak to nie jest krzywizna, to ja nie mam pytań.
No, a teraz właśnie widzę. Nie, to chuj, dobra. Ogólnie to tak, masz 11 sekund przewagi, więc te dwa lapy, 2,5 lapa po prostu sobie wiesz, przejedź na chillku, nie? No właśnie, bo będzie ci teraz pewnie po tym uszkodzeniu będzie ci mocno tył agresywny i chodził, więc... Na normalnym tempie robiłeś 5 sekund gorsze lapy, więc teraz masz giga margines, żeby... No niestety 5 sekund gorsze. Żeby na chillu sobie dojechać po prostu, nie? No. No, logika iRacing to fakt. Tu na tym zakręcie uważaj, nie? Żeby ci się nie odkleił. No to git. No proste, że jedziemy dalej, kurwa. No to dowozimy to dziewiąte. Prawda, ci są blisko, ale my to dowozimy. Zostały po tym dwa okrążenia, no... Dwa... i pół okrążenia do przejechania. Z gapem 10-sekundowym. No kurwa, trzeba. Po prostu trzeba. Ale ogólnie, no naprawdę jestem w szoku, że takie uderzenie to nie jest kurwa też krzywa fura, nie? Nie wiem, iRacing po prostu. Tam, między Wings. O, bez kitu. No, nie powiedziałbym. Na szczęście, że cię ta kapa na końcu ratuje, Rudy. Mówisz? Strzelać? No tu jest taki przycisk timeout. The gap to Virgil behind is now 9.5. Kurwa, to już było ślisko. Ale jaka rymowanka, Bielak strzał do Polaka. No, VMAX pewnie został na barierze, tak może być, no. Te czwórki będą być tutaj, na tej pętli. Tak, może kurwa... Może być. O, na początku wyścigu się jechało 265, więc... A że od początku wyścigu była rozjebana, to jechała 262, a teraz było 258? 254,
4, 5 było, no to... No, około 10 km na godzinę, 8 km od tego przed damage'em, no to to... do dojechania jeszcze, no. Albo będzie kurwa 9, albo będzie 10, obydwa mnie zadowalają, bo jest top 10. Wiadomo, że wolałbym 9, ale nie można przegiąć. Dwa lapy zostały. No, to fakt. Godzina napraw łącznie. Gdzie jest ten chłop? On jest po pierwszej karuzeli. No to on dostanie teraz white flaga. A my dostaniemy white flaga na następnej w takim razie. Ta. Dobra. Cześć, 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 Manu. O, brawo, no mocno, mocno wykierowane. To fakt, mocno, mocno w nocy wyciągnięte. Pozycje wyciągnięte. I teraz walczymy o utrzymanie P9, bo mamy damage dosyć duży. Mieliśmy kontakt z barierą przed chwilą. W najgorszym przypadku będzie 10 miejsce, a w najlepszym 9 teraz już, więc... Więc już teraz jest walka tylko o te dwie pozycje. No, zaczęło podganiać, bo uderzyliśmy w barierę na poprzednim lapie, wiesz, i... I cud w ogóle jest, że mamy furę prostą. Także, no, będzie walka, kurwa, na ostatnim lapie, nie? Ale Grzechu był ciutkę szybszy na samej pętli Nurba, więc... Powinien tutaj zyskać trochę, nie? Kurwa, słychać tego merca już tam z tyłu, kurwa, goniącego. Okay, Matthew, 5 minutes to go, 5 minutes left. Keep it nice and smooth. Come on, let the race come to us. Rudy czerwie. A otóż nie. Track temperature is decreasing. It's now 26 Celsius. Nie no, dużo ten chłop nie odrabia, więc jest szansa na szympansa dalej, więc... Na prostej odrabia, a na zakrętach nic nie zyskuje. Dokładnie.
Dobra, where is leader? A, leader już ma white flaga. No dokładnie, klasa. Proste. O, gap zmalał do 5 sekund, kurwa, ale tu będzie walka na ostatnim lapie, mam takie wrażenie. Jeszcze na prostej to rozegra, kurwa, ostatnie, a tu jest... A problem jest taki, że mamy VMAXa ujebanego w porównaniu do nich i kurwa, nie podoba mi się to. Ajaja. Powiedz mi, jaki czas okrążenia będzie mieć teraz czwarty, jak przekroczy linia. Czwarty? O, czwarty, numer 100. Ale jak teraz przekroczy dopiero linia. Dobra, więc tak. Na linii mety gap będzie 5 sekund. Ostatnie okrążenie wyścigu. Daj sobie wszystko i dowozimy dziewiąte. Dobra. 5 sekund gap, last lap, powodzenia. Jaki czas ma ten za mną teraz? No powiem ci, jak przejedzie linię mety. Czwarty 12. Przepraszam, 15, 700. Ten za tobą 14, 100. 3 sekundy lepiej. A, ale przyspieszył. 3,5. Powiedz co, napisz do tego do setki, że mamy delikatnie wkrótce kierę, żeby jak może został za nami. Dzień do najdłuższej prostej. Dobra. The track temperature is falling. It's now 24 Celsius. I do tej TCR-ki, żeby wpuściła jak najszybciej. Wyleciał. Nie ma P10. Wielki z przewagi. Dobra, to nie piszę nawet do tego Porsche. Bo jeszcze... Poszedł na ten babak po prostu. Tak.
jeszcze P6 teraz walczy o pozycję. Nieźle tam muszę jechać. A już ci pokazuję malowanie na M4, tylko jest rozjebana w trzy dupy, nie? Generalnie. Jest rozpierdolona, ale tak się prezentuje malowanie. No i jest ujebana, nie? Od syfu. Ale malowanko się tak prezentuje. Tak, felgi czarne to też jest fakt, że czarne felgi by oddały lepiej. Ale to się zmieni, nie? Na następny ten wyścig w furach. Oj, ale robi błędy chłop już, no. Ta, bez kitu. No, to się raczej uda dowieść to 9 miejsce, no to fakt. Plus 1, mówię naprawdę, naprawdę to jest giga dobry wynik, biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło w pierwszych 6 godzinach, nie? Czyli godzina naprawdę dwie rozpierdolki. To jest naprawdę gigantycznie dobry wynik. Już widać zresztą, że na tym ostatnim okrążeniu to wszyscy kurwa sobie powolutku jadą. Ah,
ostatnie dwa zakręty przed tobą. Gratulacje, Grzesiu. Jeszcze jeden zakręt ma. Gdzie? Nie, nie ma yellowa, nie ma yellowa, no spokojnie. Ale już jeszcze jeden zakręt. A, bo ja mam replay, kurwa, znowu odpalony, widzisz. Graty. P9. Giga dobry wynik. Po tych, kurwa, naprawdę przygodach. Po godzinie napraw, dwóch rozpierdolkach, to jest... A wy, kurwa, jechać tego nie chcieliście, nie? A wy chcieliście się poddać, kurwa. Never give up. Never, kurwa, give up. GG's in the chat, kurwa. Padlina dojechała. Ja idziemy naprawdę, bo po tym ostatnim kontakcie. No pewnie z 3 minuty, 5 minut opcjonala, tak mi się wydaje. Oh, dojechała fura. A, voice chat mode, dobra. A to skocznia jeszcze, czekaj, ktoś jest, ja już nie jeszcze nie chciał sobie... Gdzie tu masz skocznia? A dobra, wiem, gdzie tu skocznia jest, no. Jak niech te 5 osób dojedzie, bo jeszcze komuś wyskoczę. No to... Smyta. Masz 2 litry, jak coś paliwa, żeby tam dojechać. Ale naprawdę, kurwa, chłopaki. Nocka była zajebista, nie? I tam później dzień następny. Praktycznie od tego drugiego rozpierdolu? No, nic nie było. Nic nie było, dokładnie. Nie było żadnych dużych przygód, jedynie jakieś takie mniejsze, drobne. Także giga tutaj dla wszystkich, kurwa, dzięki graty za robotę. Ile x-ów nabiłem? Nie wiem, mam, łącznie mamy 4,8, więc... No właśnie. Niech jadą szybciej. Były jakieś DNF-y? W kurwę dużo DNF-ów było. Jeszcze na list na minutę zostanę przez... U nas było DNF-ów... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć... 18 na 33 fury. Także giga, naprawdę wyciąg przez 16 godzin zajebisty. Doświadczenie zebrane. No dokładnie. W przyszłym roku rozpierdalamy ten tor. Chyba wszyscy już dojechali, tak mi się wydaje. A, przewinę chwilę i hopka. Jump! Coś nie wyszło.
i paliwa nie ma. No, 0,2 litra to już przerywa. A w sumie do alei się wtoczysz jeszcze na tym 0,2, kurwa. Rozpędź ile się da i wpierdol sprzęgło i dojedzie. Na chillu. I dolo, paliwo, kurwa, wyliczone na pizzę. No i gdzie jest, dziękuję. No i koniec. Pyk. Kurwa, naprawdę. Giga wyścig, dzięki chłopaki. Dzięki, dzięki również. Myślę, że oni wysłali. Nie spodziewałem się, że wyślę, że wyjdzie to... Że wyjdzie to tak, jak wyszło. No dobra. Tego chyba się nikt nie spodziewał. Endo dojechane, następny, co mamy w kalendarzu? Następny będzie Le Mans. Kanał A-Racing, co mi tam wysłał. Le Mans albo Indy 500, może będzie stream jak z Indy 500, jakby sobie pojadę. Watkinsa nie liczę jako Endo, bo Watkins to patelnie. Ale Indy 500 może się pojawi streamek, bo pewnie z chęcią pojadę sobie. Indianapolis. No dobra, dziękuję wszystkim czatownikom, wszystkim, którzy wpadli, wszystkim, którzy dali followka. Dario, dziękuję bardzo za hojny, bardzo donajcik. No i tyle, dokładnie padli na złom teraz, koniec imprezy, można szampana otwierać. Za dowiezienie tej padaki. No i tyle. W takim razie jak Indy 500 jest w drugim tygodniu maja, no to do zobaczenia za jakiś około miesiąc niestety. Niestety teraz będzie trochę przerwy. To pa pa wszystkim. Dzięki, że byliście. Pipe polos.